Zapraszam na film www.domza150000.pl. Święta, święta i po świętach. Cześć, w środę my zaczynamy układać gary. W pierwszej kolejności tu będzie 6 rzędów garów. 6 rzędów garów i będzie żebro rozdzielcze. I później żebro rozdzielcze będzie w miejscu planowanej ściany działowej. Jeżeli chodzi o te żebra rozdzielcze, ich zadanie jest, żeby nadały sztywności konstrukcji i żeby uniemożliwiły klawiszowanie tych poszczególnych belek, ale na pewno nie zaszkodzi, jeżeli damy te żebro rozdzielcze w miejscu, gdzie będzie ściana działowa. Chociaż zależy od producenta. Niektórzy zalecają, niektórzy nic o tym nie wspominają, bo jeżeli ściany działowe z dwunastki, z gazobetonu, czyli z materiału lekkiego, puścicie w tej osi, ona będzie podpierana każdą jedną belką, tak więc nie powinno się i tak nic wydarzyć. Ja robię, to jest budowane dla siebie, ja robię tak, jak chcę, żeby było zrobione i na pewno będzie to wszystko wytrzymałe i sztywne. Czyli 6 rzędów, żebro rozdzielcze, następne rzędy do miejsca, gdzie będzie ściana działowa, już te ściany działowe będą szły przez całą długość, tak więc ja sobie to zrobię. No i do końca zostanie uzupełnione garami i w zależności jak gary wyjdą na końcu, rozsuniemy tymi dwoma żebrami rozdzielczymi to wszystko, żeby po prostu były tylko dwa i żeby się obeszło bez docinek żadnych. A jak będziemy wrzucać, ja wam zaprezentuję, w jaki sposób można to fajnie wrzucać do góry. Oczywiście ja będę na górze, jeden będzie podawał, ja będę leciał z kopca. I zobaczcie tu, na poziomie tam, gdzie jest w tej chwili darek, gdzie są samochody, są zamarznięte kałuże. Tu niżej w wykopie nie są pozamarzane, a tutaj w budynku również nie. O czym to świadczy? Wiadomo o czym. Kawa zrusztowana? Nie zrusztowana. Gdzie zrusztowana? Co Darek będzie dowoził, ty będziesz mi podawał do góry, jesteś wyższy. Ja będę układał, od razu zobaczysz, o co mi chodziło z tym układaniem, ok? Na następny raz, żeby było wiadomo dla was. Git? No. Tu co prawda mi wyszło, że jest 5 rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale zobaczę jeszcze jak wyjdzie, bo jeżeli się zbliżę do doki, to, bo oczywiście żebro rozdzielcze będziemy podstemplowywać dodatkowo deskami i stemplami. Jeżeli mi wyjdzie 5 rzędów na doce, no to przesunę, żeby nie było to jednak na doce, bo doki nie są w jednej linii, bo jest to niemalże niemożliwe, czyli doki idą w ten sposób. Doka idzie jedna tak, druga dochodzi z boku, trzecia idzie tak. Czyli mamy w sumie tutaj doki miały po 9, czyli 18 cm, trochę za szerokie na żebro rozdzielcze. Jeżeli doki byłyby w jednej linii, można byłoby doki wykorzystać do żebra rozdzielczego, a tak zaszalujemy sobie deską. Ja w tej chwili wskakuję na górę. Zobaczcie, jak zmroziło wszystko. A o to mi chodziło, co miałem na myśli. Oczywiście musimy na trzy belki wleźć, tak? W ten sposób. Podest i na podeściku, cyk. Tak jest najlepiej, najszybciej, od dołu jak ktoś podaje. Plecy dostałem po dupie, ale dlatego trzeba na dupę założyć pas lędźwiowy i nie odczujecie pleców. W taki sposób robimy my. W jakikolwiek ten sposób zrobicie, czy z dołu, z rusztowania, dowolna forma tak naprawdę. Finalnie ważne, żeby było to zrobione ok. Czyli tutaj pilnujecie, bo gary nie są równe, to jest keramzytobeton, zobaczcie tutaj. Pilnujecie tu, żeby była jak najmniejsza szczelina możliwa i tyle w temacie. Nie ma sensu każdego skrobać, oczywiście z osobna, jeżeli są gdzieś duże farfocle, to wiadomo. No i tu pilnujemy, nie? Na bieżąco i tyle. Ja do tego akurat tu używam do dobijania młotka gumowego. Cyk, następny. Tu przy pierwszych paru ułożeniach warto dopilnować, czy przy dobijaniu tego, czy nie uciekliśmy w tamtą stronę, czy nam nie wysunęło tego krańcowego. No jest dyrektor z młoteczkiem. Przy okazji pokażemy wam. Cyk. Jedziemy. Dyrektorze. I bardzo delikatnie oczywiście, bo gary są strasznie kruche. I nie ma sensu dalej bić. Tylko tyle, ile się podda opór. Tak się mówi. Taki strop przy dobrej pogodzie to jest dla dwóch chłopa to jest jeden dzień. Wypełnić garami. Tu jak nie wchodzą. Budy mają te pieje. Farfocle. Tak, to już są same gary mają to. To też robi swoje, nie? Pewnie.
I dalej leci. Uważaj, kawa na oczy. Dobra, na mnie nie patrz. Jak mam na ciebie nie patrzeć? Są gary lepsze i gorsze, niestety. Nigdy nie ma idealnych. Ale są lepsze, lepsi dostawcy i gorsi. To widać często, gęsto. Najczęściej jest oczywiście tak, że się bierze lokalnych. Z uwagi na to, że jest najbliżej, a najbliżej najtaniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dobra, to jest koniec kawa. Tak, żebro rozdzielcze i następny garek. Tu będzie taka belka jeszcze zalana betonem. Dlatego patrzę, przyglądam się, o tak ci powiem. Okej. Okay. Żeberko sobie zostawimy na razie dyszkę. To ile na taki płacin będzie szło tych żeber rozdzielczych? Dwa. Aha, dwa. Tak. I tam też dwa? Tak. Aha. Tam będą więcej, bo tam na samą klatkę schodową pójdą dwa. Dyszka. Ja myślałem, że to takie jak puzzle ułożysz. Dyszka, dyszka. No widzisz, na razie jak puzzle. Dobra, i lecimy dalej. Uwaga, nasiąknięte. Troszkę za niski jest. Uwaga. Dobrze, że dłuższą płytę daję. Te farfosle są najgorsze, te betonowe. Tu. Z drugiej strony ich nie ma. To i tak pójdzie tych bloszków, jak to się było. Pewnie. I zobaczcie, gołem już jest, gołem. Dołem już nie ma szczeliny, między nimi górą jest i tak zostawiamy. Z tym nic nie zrobicie. To nie jest kwestia farfocli tutaj. A może w tym wypadku jest, zaraz zobaczymy. Troszeczkę się zmniejszyło, ale to jest nic nadzwyczajnego, tak więc tym się nie przejmować również. Dobra, jadziem kongulac. No, no, tutaj na dole jak chodzicie, jak tu są gary, to wiesz, musi być, bo to jest złośliwość rzeczy martwych. Co? Złośliwość rzeczy martwych. Ale zimny! Kask? Całe święta na mnie czeka! Widzisz? Dyszka jest, jest dobra. Next. Już tu nie ma jak chcę tego rozłożyć, sobie. Da. Wiesz. Raz, raz i raz. Tak wygląda układanie garów. Kogo? Daniela. Jakiego Daniela? Z tego. To ty chyba nie musiałeś zbyt dużo szukać. Nie, ty później puszczę. Motorem? Nie. Cyk. Teraz nie pamiętam, gdzie była ta ściana działowa, ale jeszcze nie tu. Dobra. Taki rodzaj stropu, kawa. A no słuchaj, taka praca. Dobrze mówię? Tak. Zgłaszał się tam kto? No, dzwoniło ludzi. Tak. Musimy casting zrobić chyba. No. Bo u nas, u mnie to nie będzie tak, że ja... Oczywiście ja ostateczną decyzję podejmę, ale... Również chłopaki będą mieli duży wpływ na to, kogo przyjmuję do roboty.
I tak to wygląda, czyli to stanowi wypełnienie. Zobaczcie, tu wtedy jest pusta przestrzeń. Tu będzie tylko naglewka betonu 4 centy. Jak dojdziemy do czegoś niepowtarzalnego, czyli czegoś ciekawego, a nie cały czas to samo, to wam coś jeszcze... Co? A może damy od razu te... Cze? Mówisz, że będzie ta gary te zamknięte. Kawa, ale jeszcze nie możemy dać garów. Możemy dać po jednym zamkniętym tam, z uwagi na to, że ja nie wiem, jak, gdzie będzie te drugie tu. Aha. Zaraz, jak dojdziemy do końca rzędu, będzie no, wszystko nie, jasne. Dobrze, nie, tylko tak jest, wiesz... To... Dobrze, dobrze, przypominasz, bo zapomniałem o nich. No, ich jest... ilość odpowiednia. Kawa, zobacz na tej kartce, co tam leży. Zobacz na tej kartce, ile garów było od tej strony patrząc. Patrząc tak na kartkę, jak leży. Tamta druga kartka. Widzisz drugą? Tą. No, no to zobacz, jak jest belka. Ile garów od tej strony licząc. Od tej. Ta. To dawaj, ile idziemy od tej strony teraz. Jezu, jak ciepło się zrobiło. Wiesz, ja mam oczy, coś moja nawet kaszka robiła. Co masz? Nie dowidzę. Nie dowidzisz? Nie, to się to. No co, wzrok ci się psuje. Nie, za młody jest. Jak za młody? Będziesz w okularach pracował. Ja nie okulary. A co? Dziewięć kawa mam. To wam pokażę właściwie, jak rozstawimy tą pierwszą i będzie. Ale wiesz co? Co? Co jest? Brak? To dawaj. Jak zrobimy tą, nie? Dobra. Uważaj na oczy. Dobra. Dobra. Co idzie? Nie, kabel wchodzi o to, nie? Cztery. Woziwa, to końca z palety nie widać. Tak się mówi, boss. Dużo jest na palecie, nie? Co? Dużo na palecie jest. Nawet nie liczyłem, ci powiem, Łukasz, szczerze. Starałem się zwozić, a nie liczyć. Wiesz, o co chodzi? Tak. Uważać. Dobra. Jeszcze uważaj, bo one kruche. To jeszcze nie jeden ci w trakcie podawania strzeli. To wypluł te słowo, oby, nie. Dlatego potem jest kask. Dobrze mówię? Dobrze. Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze trzy. Drugi, jeszcze jeden. Będzie duże żebro rozdzielcze. Ostatni? To może nie. Ale trzeba będzie je na pewno rozsunąć, już widać. Nie będzie. Ekstra wyszło. 10,5, 11. 11 prawie. Ekstra, nawet ich nie rozsuwamy już. I teraz
kawa, to co mówiłeś, można dać te gary pełne. Zamknięte? Tak, cztery sztuki. Zobacz kawulec. Tu i tu. I tam i tam. I tam i tam i tyle. I tak na całej długości, sorry kawa. Jak będziemy ustawiać pod rzędy, na całej długości powstanie taka przerwa. W tym miejscu i w tamtym. Tu akurat jest taka sytuacja, że tu gdzie będzie ta przerwa, tu akurat będą szły ściany działowe. W bardzo zbliżonej odległości do tego. Tak więc spoko. Nie wyszło źle, ale tak miało być. Myślałem, że troszkę nawet większe wyjdą żebra, ale super, że wyszły takie. I te żebra rozdzielcze dodatkowo z przekroju jeszcze jest oczywiście zazbrojone. Nie wiem, czy sięgnę ołówek, bym wam pokazał w jaki sposób. W taki sposób będzie zazbrojone. Czyli jak tu będzie gar, tu będzie gar jeden, dochodzi gar. Źle pokazuję, z przekroju inaczej to będzie wyglądać. Tu dojdzie gar i tu dojdzie drugi gar. I to jest to miejsce, gdzie będzie te żebro rozdzielcze i one zostanie zazbrojone dodatkowo prętami dwoma wzdłuż. W ten sposób. I tu będzie taka eska zbrojenia. Tu będą dwa pręty wzdłużnie szły, dwie dwunastki. Na środku będą oczywiście zachowana będzie ciągłość tego zbrojenia i te żebra tworzą to, że cała konstrukcja jest sztywniejsza dużo i nie będą klawiszowały między sobą poszczególne beleczki. No, to widzieliście. Jeszcze tu wam wrzucę tylko te po dwa pełne gary, żebyście zobaczyli kompletny jeden odcinek. W tamtej sytuacji będzie bardzo podobna akcja. Z tym, że tam chyba będą trzy żebra rozdzielcze, bo dwa żebra rozdzielcze, a zresztą zobaczymy, bo może zrobię inny myk, może zrobię również dwa żebra, a po prostu samą klatkę osobno, dwie belki będą, czyli nie będą, ciągłość nie będzie musiała być zachowana, zobaczymy, dojdziemy do tego, nie wiem czy dzisiaj, bo dzisiaj muszę wyskoczyć na Gorzów, ale zobaczymy. Co zrobił? Czemu? Aha, intelektualnie? No. O, ten z pełnym tym to już jest dużo cięższy. Tu siadł, tam jeszcze nie. Dobra, siedzi. Bladziak. To jest właśnie to, nie? Co? No trzeba, to trzeba. Dawaj. Trzeba. Cieba. Ela ma wolne, ty? Ta. No to dobrze mówiłem. Cyk. O. Czyli tu mamy zadeklowane, od spodu będzie zaszalowane deską na całej długości i beton nie będzie miał ujścia ani dołem, ani bokami. Dobra. Ważą dużo więcej, nie? Dużo więcej te ważą. Ale na okręty też robi swoje, jak bloczek. Dobra. Wiesz o tym, nie? Tak. Uwagę, nabijają te trzy dekle. Nie, górą doszedł i tak już musi zostać. Dobra, proszę. Wiesz, one... Dobrze, robi swoje. Tak to wygląda. Lecimy z dalszymi rzędami. I zobaczycie, do czego jest teraz ta potrzebna. Ją sobie ustawiamy na dwóch garach. W ten sposób. Tylko tu jeszcze muszę pierwszą wrzucić belę. I jak sobie tak staniecie na tym, to spokojnie nic się nie wydarzy. A jeżeli byście na samym garze tutaj próbowali, różne rzeczy widziałem. Tyle wam. Co? Może pęknąć. Różne rzeczy widziałem. O, tak to sobie cyk.
Ciach. I następne. Danek całe! Pełne! Tak, teraz to już tak, jak już mamy ustawione, to tak, ustalone znaczy się. Darek? Gdzie jest młotkowy? Mały, tam jest. Cyk. Nie chcę wejść, to nieraz mu warto pomóc, ale to są takie uderzenia, wiecie jakie, które... O! Cyk. Uważaj na oczy. Dobra. Co? Od której? Tu. No, pełno od razu, nie? Tak, tak. Mam, Łukasz. Patrz, mi się łydki napryzały. Czemu tu nie wiesz? Z tego wzrostu troszkę brakuje, nie? Troszkę tak. I zostaje. I następne, lecimy z pełnymi. To już macie teraz całość, co chciałem wam zaprezentować, jeżeli chodzi o system układania. A właśnie ja pobrałem, się dają. A to po kto tam wygrał konkurs? Pan jakiś. A z daleka? No, z Polski, nie? No ja wiem, że z... Nic ze mną ta osoba nie miała związanego. Nie znałem jej wcześniej, nigdy w życiu nie widziałem. Fajnie, że wygrał ktoś. Znaczy ktoś, to było wiadomo, że ktoś wygra. Tylko to kawa było w KSW. W dzień KSW. Wiesz, o której ja z KSW przyszedłem? O trzeciej. Się przedłużyło. I weź to, chłopie, wyodrębnij później tych ludzi. Było wesoło. KSW się skończyło. KSW to się robi powoli, za 5 lat KSW to będzie WWE amerykańskie. Szpilka, półgłówek był tego przykładem. Nie popisał się żaden z nich, to mogę powiedzieć. Dobrze, na zawał nie zeszli. A Popka jak już prowadzili po walce, to już mu te dropsy go puściły. Już w trakcie powrotu dropsy go puściły i koniec. Musieli go nieść. Oni wszyscy zamotani byli, jak go wyszli. No i byli. Ciekawe, na czym oni byli. Na czym oni byli, że i tak wytrzymali tak długo? Nie, słuchaj, za przeproszeniem, nie? A po co za przypuść? Słuchaj, do pierwszej rundy dobrze szło. Komu? Popkowi. Bo drops był wzięty w trakcie wchodzenia. Ale w drugiej poszedł no. Popek, gdzie są pieniądze za las?
Kawa, biznes jest biznes. Ty czy ja byśmy dostali takie siano. Niech nas puszczą! Sam byś się dropsów najadł. Cyk. To pewnie ładnie przyjmował na tą buźkę swoją. Słyszeliście słowo kawy? Normalnie jest słowo torpeda, a kawa używa słowa toperda. Dobra, to już leci to samo cały czas. Widzieliście? Chciałbym, żeby jutro było to skończone, bo mnie dzisiaj nie będzie niestety. Chłopaki sami co pewnie poznoszą. Kawa, widziałeś zresztą o co chodzi, nie? Filozofii brak, co? Ja jeszcze na inny pomysł padłem. Uważaj, uważaj. Kawa, nie musisz robić tak jak ja. Możesz tylko, że tam z rusztowaniem się nie zmieścisz. A z drabiny będzie bardzo powoli. Wiesz, no ja jestem za ciężki na taki. Jak za ciężki jesteś? Ile ty ważysz? Dychę więcej? O, więcej niż ty, chłopie. No to musisz ważyć w takim razie, chłopie. Ze 120. Co? No będzie. Będzie? No ja pamiętam, jak ty już stówkę ważyłeś u mnie. Na święta przybrałem 15 kilo. To ty jesteś ten. Ja tego nie ukrywam, a co ale ja to... nikt tego nie ukrywa, kawa, no przecież to nie o to chodzi. Widzisz, młotek spadł, byś został w łeb? A dawaj, zrobimy test. Rzucić ci na łeb młotek? Poczekaj. Jeszcze to. Ale mogę rzucić? Przetestujemy. Chcesz, możesz mi rzucić. Czekaj, czekaj. Nie metalowy. Nie, no pierw gumowy rzucimy. Prosto stoję? Nie, bliżej chodź. No. Powiem na 3-4, tak? No ale tak? Nie, nie stoję? Prosto. Stoisz, dobrze. Na 3-4 powiem, dobrze? Mhm. 3. Git, nie? IQ skoczyło? Chłopie, to ja już broszka nie chcę przyjąć za głowę. To ma uratować życie, a nie być przyjemnie, kawa. Teraz to ci fajnie było chociaż. Pełny dzikusie. No. Co? Tak. Od spodu to wygląda w taki sposób. Lepiej wyglądać nie będzie, bo tak jak wam mówię, keramzyto beton jest materiałem strasznie nierównym i każdy bloczek, pustak, gar, od każdego gara się parę milimetrów nawet różni. Tak zostaje. No i cały czas zapełnić. To jest tracunek szalony, chciałem powiedzieć. Szalunek tracony tak naprawdę tego stropu. Tracunek szalony. Ja już ogarnąłem gorzów i wracam do gry. Plan jest taki, żeby na jutro mieć skończone wykładanie garów. Nie jest pogoda, nie są warunki, ale spokojnie. Co nagle, to po diable. A tu trzech diabłów, to starczy. Jak na jedną bandę, jedną budowę. Trzy diabły wystarczą. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Czyli tak będzie wyglądało żebro rozdzielcze. Kawa do mnie dzwoni, mówi, szefie, pytanie za 100 punktów. Bo też należy wam nadmienić to, że tak jak wam mówiłem, gary nie są równe. Czyli... Tak. Szerokość gara, wysokość ja również, ale szerokość gara tu różnią się i na przykład chłopakom wyszło tak, jak robią do tego, że było pół centymetra, centymetr był różnicy na żebru rozdzielczym. Wracając do wymiarów, zobaczcie tu, co się dzieje, patrzcie tu.
Pierwszy, drugi, trzeci jest w linii, czwarty już jest stąd przesunięty, piąty z powrotem. Warto byłoby robić to w ten sposób, żeby brać bloczki z różnych palet. Jest to niemalże niemożliwe, bo by to było od dupy strony robione, tak, nie? Tak. Jeżeli się bierze z jednej palety, trzeba się liczyć z tym, że one będą nierówno, ale ważne, tak samo tutaj. To nie jest aż tak strasznie istotne, żeby one szły idealnie równo. Ja lubię równo, wiecie, u nas będzie równo. Ale jeżeli będziecie lecieli od jednej strony i wyjdzie wam różnica, przesunięcie dość spore, tak jak to będzie tu, bo już to widać, to tutaj aż tak na to nie zwracajcie uwagi. Możecie to zrobić w ten sposób, że wtedy sobie po milimetrze rozsunąć wszystkie i też będzie ok. Bo tu jest Darek zaczęty bardzo źle. No zobaczcie, Kawa, dyrektor. Ty na dole stoisz, nie widzisz? No, on ten ma... I co teraz robisz? No ale mniejsza o to, nie musi to być równo, u nas będzie równo, ale nie musi być równo, jeżeli będą się przesuwały w stosunku do siebie po centymetr, żebro będzie żebrem, będzie ok. Tutaj natomiast, jeżeli macie w tym odcinku różnicę i tu wam brakuje do żebra, to możecie na deskę oprzeć, wysunąć za deskę delikatnie, aby tu się beton nie wylał. Po prostu. Tak na szybko. Jeżeli komuś zależy, żeby było równo, podkreślę, nie ma to absolutnie żadnego wpływu na wytrzymałość tego wszystkiego. To możecie sobie ustawić pierwszy rząd, ostatni rząd, przeciągnąć sznurek i zaczynać od żeber. Zobaczycie. Nie ma to żadnego wpływu na wytrzymałość, żeby była jasność. Mi to wcale nie zajdzie dłużej, tak więc ja sobie pozwolę na to. Są mega nierówne. Kabulec. Tak? Teraz potrzebujemy sznurek. Panie Dzieju, daj go już, jak masz to daj. Gdzieś na dole są chyba sznury, co? Tu mam ten. No. Cyk. Tak. Spokojnie. Bez nerw. Bez nerw. Celowo nie od zewnętrznej pierwsze, tylko od żeber rozdzielczych. Bo nawet jeżeli będą różnice między sobą duże, jak dacie bloczka, pustaka dacie jednego do drugiego z różnicą, to będzie spoko. Po milimetrze możecie sobie zarzucić i między jednym, drugim poszczególnym po milimetrze rozsuniecie i nawet, no co, prosty rachunek, na 10 sztukach uzyskujecie centymetr. Milimetr w niczym nie będzie tutaj ten. Cyk. O, zobaczcie tu na przykład. O to mi chodziło. Aby nie wyjść za deskę, bo musicie mieć na uwadze to, że te deski w środku idą w ten sposób, bo od środka nie było lica, tylko lico było od zewnątrz. Szef. Patrz, kurde, nauczyłem się rzucać. No, na początku Kawa jak rzucał, to poszło do góry. Ale nie zawsze mi się udają. Jest ten postęp. I to duży. Złapać aku, wszystko złapię. Flexa, wszystko. Tararina. Czym? A dole jest zimno, no to wiesz. Nie dziwota, nie? Ja to wiesz co, no szkoda, że te dzieciaki śniegu nie miały, to najbardziej. To już który rok z rzędu dzieci śniegu u nas nie miały na zachodzie. No z tobą współpracę my też śniegu nie widzieli. No my nie widzieliśmy z Kawą jeszcze śniegu, odkąd się znamy. Jedyna jaka rzecz to... Czyli co, jeżeli komuś zależy na tym, żeby było równo, pierwszy rząd, ostatni, sznur i dzida. Tu jak już chodzicie po mrozach, po garach, to tu, tak jak mówiłem, w tym miejscu, nie stawajcie na ten. Zobaczcie, tu już widać, że jest nie te gaz.
czyli w tą stronę z półcenta. Tu jest, jest, jest i tamten w tamtą stronę, a nie w tamtą, źle mówię. Musi to być tu przesunięte. Czyli jeden rząd w tamtą, jeden rząd w tą. Ten orząd. Cały w tamtą. W ten sposób oczywiście najpewniej nie pójdzie. O, zobaczcie, jaka się przerwa robi. Przerwa żadna. Rozsuwacie. Po milimetrze jest na cacy już. Tamten jest za daleko. Ten. Czyli... Ta. Zobaczcie teraz. Cyk. Gra. O. I zostaje. I następne rzędy mogę sobie już tutaj jechać do sznureczka. Czyli mogę sobie układać gary raz, dwa, trzy, cztery do pierwszego żebra rozdzielczego. Na tej zasadzie możecie sobie bardzo dobrze ustawić żeberka, że będą w linii. Jak wam zależy na równym, no to oczywiście zaczynacie wtedy od sznura na zewnątrz. Tak samo z drugiej strony, sznura w tamtą stronę. Od żebra rozdzielczego. Niewygodnie złapać. Dużo ludzi robi z rusztowania. Układa gary. No. Ale tak... podający, żeby miał kask, od razu mówię. Ale tak jest dużo szybciej. W ten sposób, co? Będziesz kawał na następny raz wiedział, jak równiutko ustawiać, nie? Ale poniżej dajesz tam sznurek, nie? Tak, tak jest łatwiej. Tu jest pełno, dobra. Ja ci dwa muszę podać. Tak. Nie strasz mnie, człowieku. Nie strasz, nie strasz. No, daj chłopek. Daj, gdzie to też ci podał. Co? No, nie będzie jak. Nie wiesz, o co chodzi. Wiem. Ale my to się... Kurde, my się dotarli przez te dwa lata. Rozumiemy się bez słów. Cyk. Mówię, luch na odpocznie, nie? No na pewno. A pewnie kiedy są, Łukasz, ty? Lipa w tym roku mają. Co? Połowa stycznia. Dobrze, ale... Lip, ale lipa. Czemu? To nie jest dobry okres na ferie. A słyszałeś na radio, słuchałeś? Co? Na radio. Że? Że się ukróci tym przewoźnikom. Jakim? No tym, co na Niemiec wożą i coś tam czego. A co, opodatkować ich chcą? Chyba tak. Czas najwyższy. A wiesz, jak oni latają bez tacho, chłopie? A, no to... Wyszczeleni. Nie musisz mówić. U nas jest ich mnóstwo tutaj, bo tu kupę ludzi na zachodzie pracuje. Dla szkopów jeździ. Niestety. Ja za autobus płaciłem w jedną i drugą stronę do Frankfurtu nad Menem, nie? No. Jako nie mając powyżej 25 lat, płaciłem 100 euro. W jedną stronę? W jedną i drugą. No. Nie mając 25 lat. Bo powyżej 25 lat nie... Już ty zawsze miałeś powyżej 25 lat. Zniżka! Ale zawsze miałeś powyżej 25 lat. I patrz, kurde, to każdy wiedzie, co tu wie, ja to filmie. Wczoraj oglądałem ten z Elon. Dawno nie oglądaliśmy Chłopaki do wzięcia. A. Nie oglądaliśmy z półtora roku tego, czasu nie było nigdy. Od razu dwa ci podaję. I wczoraj oglądaliśmy... Dzieco, ja pierdzielę. Tak, Chłopaków też oglądaliśmy, ale oglądaliśmy... Rolniczy? Nie.
Dżentelmeni i wieśniacy na TTV. Miałem ci podać drugi, a ty... Wiem, ja widzisz, ja za szybko. Dobra, podaj go tako. Dżentelmeni i wieśniacy i był typ z miasta. Nazywają go dżentelmenem i był wieśniak z wioski. Nie. Wczoraj był jakiś tam, nie wiem skąd ten z wioski był. Ale generalnie zmierzam do tego, że ten z miasta, no był zbudowany. Widać, że spędził, poświęcił na to... O to mi chodziło, zobaczcie. Tu nam zależy na tym, żeby... Tu dalej nie dojdzie. Tu nam zależy, żeby było równo. I tym sobie manewrujecie, tu w tym miejscu, przy wieńcu. I był ten dżentelmen, no zbudowany. Widać, że samo się nie robi to z siebie, nie? Okej. Nie mam nic przeciw. I taki kogut był, wiesz, na wiochę. Co to nie on? Fafarafa, ruchadełko. I wiesz. I do niego kobita mówi, ta żona wieśniaka. To ja zawołam takich chłopaków z wiochy, takich jak ty. Silnych. Ło, nie ma problemu. Chłopie, przyszło trzech takich z pierwszej łapanki z wiochy. Znaczy, no nie z pierwszej, bo byli konie, nie? Zadanie jednym na rękę nie miał tego. Zdziwko, szybko. Nie dał rady. A te chłopaki, co przyszli, mówią, a my tacy zwykli jesteśmy tu na wiosce. Są mocniejsi, nie? W miasteczku czy na wiosce, no jakaś pipidówa. No ale widzisz, to tak samo jak znajomy. Masz przykład tego dzika, co był z Konina, z hurtowni. Ale ja ci powiem, Łukasz, nie znajomy, nie? Nikt go na rękę nie kładł. No. Nie? Nikt. Kawa się kiedyś odważył. A ty ze mną dawaj, kiedyś. Co? Ale tak wiesz, kiedyś jak będzie okazja. Tylko nie będzie okazja, bo my nigdy się nie napijemy. Zdarzyłem się z nim, ty i wygrałem. No widzisz? Zdziwko chłopaków, trachu jak Niemco. Jak myślicie ludzie, co jest lepsze? 8 godzin takiej pracy jak dzisiaj? Czy 3 dni na siłowni? Znaczy, co jest lepsze? Nie mnie ocenię coś lepsze, ale czego lepsze efekty będą? Jeżeli chodzi o organizm. O. I to mnie interesuje. Tu jest rozłożony ciężar na wszystko. Na wszystkie gary, tak więc... A nawet jakby się coś wydarzyło, złapie się belek, jakby doleciał. Chłopie, ja mogę... Znaleźć przykład, jak kawiec biceps urósł. No, kawa zerwał... W Koninie robiliśmy. Kawa zerwał bicepsa, se wyobraź ta. Nie powiedział mi nic i samo się zagoiło. W pracy fakt, że później ten biceps wyglądał śmiesznie. Jak wygląda. Dalej wygląda. Jak u papaja. Next. Chwilę się pomacha ciepło, chłopie, czapkę trzeba ściągać. Ups, nie załapałem za zęba. Tak to będzie wyglądać przez najbliższe 2 dni. Chwila pauzy i pokażę wam nowy sprzęt, jaki do firmy kupiłem. Waga ciężka. To spokojnie dzisiaj to zrobimy. Nie będziemy się dzisiaj forsować. Chłopakom pokazałem już w jaki sposób z tym sznurem dadzą radę. Teraz wam sprzęciel idę pokazać. A, z 20 ton. Ale to zaraz.
Komatsu 946 w leasingu, 2010 rocznik, ale dzisiaj muszę dopiero ten nauczyć się. Operator przyjechał tutaj, no, normalnie jechał drogą, pewnie drogę całą poruszył, asfalt, no ale trudno. Tylko mi nie rozwal. Na palera, nie? A coś wagowego pomyśliłeś? Spokojnie. Parker Schneider. Gorączka złota, wszyscy Boże. Może ci nawet jeszcze nie zbierać, tak wiesz, kiszka parę rzeczy. Dawaj ten beton. To beton jest. Parker, idziemy po ciebie. Tak jeszcze skapnął, ja już taki... No jasne, ale wiesz. Ten ci wytnę, będziesz miał sobie taki, wiesz. Tylko z tym. Tak, jest 10 kg do góry, wie, spokojnie. Dychę? Mhm. Ale ma taki opór z tyłu, ciężar, że nie przekipuje się, tak? No, no. Ja szybko złączę. I co, to rzeczywiście do podłączenia czegoś? No, to do chwytaka, nie? Aha. Tam już mamy jedna sekcja potrzebna. I na ile starczają prądu? Leci na to, panie. A skala jaka? 1,12. Półtora kilometra. Z jakiej odległości sterować możesz? A no, nie wiem. Ale z daleka co zobaczysz, nie? No. Znaczy, to będzie, co będzie. Dobra, myślę taką jeszcze. Popatrz, jeszcze ją ci, wiesz, tak będzie ciekawiej wyglądać. Cyk, poszło. Taką sobie kiedyś kupię, prawdziwą. Oczywiście nie Komatsu, źle powiedziałem. To jest tak w półtora miecha byś zakopał dom. Obsypał. Na pamiątkę chcesz się zostawić? Materiał? No. No, mam ten parę, to tak bałem. Tak teraz, tak jak się nią nie bawiłem, tak jak wiesz, sprzedałem to... Ale dopiero szkoda je wyślę, bo jeszcze jadę za tydzień na zlot, tak wiesz? Aha. Kasę już usłaśnię na konto. To mogę przytrzymać. Szkop? No i bardzo dobrze. My odmienimy historię. Polacy będą na szkopach zarabiać, a nie na odwrót. Mały przerywnik w materiale dzisiejszym. Lecimy następny rządek. Dwa mamy już uszkodzone. Na szczęście ominęły kawę. Te są najtrudniejsze. Znaczy najtrudniejsze, najcięższe. Te są najcięższe.
jednak niby tylko dekiel, ale kurde. Tu tak o. To jest twoje bar. Dobra, zostaje. Okej. Tak. Tutaj sznur nam oddala ten beton od lany, czyli dlatego sobie zrobiłem do tego, do lica. Przytrzymuję. Jest? Dobra. Strasznie nierówny materiał, ale to nie chodzi o ten konkretny producent. Mieliście okazję zobaczyć bloczki, jak są nierówne, betonowe. Bez względu skąd braliśmy, są nierówne. Plan jest taki, żeby dzisiaj skończyć tą parcelę. Mamy godzinę 14. A ja jestem dopiero na budowie dzisiaj drugą godzinę może. Tak na dobrą sprawę. Next. Mr. Coffee. W tym był, nie? Nazwisko kawa miał chyba ten. Mr. Coffee. W Zielonej Mili. Dobrze mówię? Kumpel był ze sprzętem, bo chciał sobie nagrać jeszcze w dosyć dobrej jakości na pamiątkę sprzęcier, bo się go pozbył. Cyk. Tu pole manewru, wiesz o co chodzi? To wam pokażę jeszcze tu parę bloczków. Jedziemy z następnymi. Zauważyłem, że te strony bardziej zawibrowane, te gdzie jest gładsze, są bardziej nierówne niż tu, gdzie widać strukturę kruszywa. Przekrój. Kofi Alan. Myślę, że to był Kofi Alan? Nie. Murzyn. Kawa z ONZ-em miał coś wspólnego. Nie, ten Kofi, którego wymieniłeś. I Calak. A Che Guevara kto to był? Che Guevara? No. Też jakiś tam. Skąd ty takie słowa znasz? Koleś miał na przyjęciu takie słowa. Rewolucjonista chyba. Cyk. I tak to wygląda. Jest trochę roboty. Każdy z nas musi każdego jednego niestety przez swoje łapy przerzucić. Pustaka. Myślę, że jutro na spokojnie skończymy, bo jutro wystartujemy na czas, czyli o 8. I w pełnym składzie od A do Z jutro będziemy. Pełna ile? Do 15 mamy 7 godzin pracy. Tutaj jak chodzicie, stajecie. Bo jak to mówi kierownik kawa, ostrożności nigdy za wiele. Ojej, kukawa. Błysłem, jesteś, jak niczym Justin Bieber. Poprawny się zrobiłeś politycznie. Gwiazdor, jak kiedy ta górnia. Gwiazdorzyć, marzy ci się gwiazdorzenie? Co? Słuchaj, młody jestem. Dostałeś, bo mogę jeszcze iść, wiesz, i skopać twarzę. Ja dostałem ostatnią propozycję z KSW. Kawa. Ja sam i dwóch mroczków przeciwko mnie. Pewnie ci dam radę. Jednego bym jedną ręką, drugiego drugą bym zabił. Ale jak mówi któreś tam przykazanie, nie zabijaj. To im odpuszczę.
Znasz kawa przykazania chociaż? Nie. A jakie znasz wierszyki z kościoła na pamięć? Ja wiesz czego się nigdy nie zdążyłem nauczyć, jakoś czasu nie miałem? Wierzę w Boga. Do końca nie znam. Opa. Ja miałem, wiesz, źle, bo obok kościoła miałem stawek taki. I wolałeś chodzić na stawek? Nazywali go ruski stawek. W Gorzowie? Czołg był kiedy, tak. A światła się jeszcze świeciły? Nie. A akumulatory dobre miał? I te. Wszystko... Zobaczcie jaka tu jest sytuacja, że te bloczki tutaj dołem, pustaki, tutaj dołem, mają do pół centa różnicy, wyobraźcie sobie. I na przykład tu jest taka sytuacja, że już dwa nam szczeliły, bo nie chcę wejść. Sytuacja jest dlatego taka, bo te dwie belki są przy sobie i tu dwie przy sobie. Wystarczy, że gdzieś nie było skrobnięte i po prostu nie wejdzie, ale wtedy wystarczy taka opcja. Tylko tu trzeba zblokować. Jeszcze mu potrzebuję. O, widzicie? Cyk. Tylko tutaj. O. Nie ma się co siłować, bo jeżeli jest od razu, jak będziecie wkładali pustaka, to od razu będzie wiadomo, czy wejdzie, czy nie. Jeżeli jest tutaj delikatny, tak jak tu, tu jest taka sytuacja, że czuję po oporze, że ja go wyskrobię w ten sposób, zobaczcie. O, i siedzi. Ale jeżeli, jak było taka opcja jak tu, czyli przy uderzeniu już wiecie, że jest opór taki, że nie zeskrobiecie tego, to nie ma sensu tłuc, bo nic z tego nie będzie. Nie, dyrektor? Bo już mamy tu trzy zmarnowane i tam dwa. Bo się nie chciało po deseczkę iść. Co rżysz? Bo się stanąłem tam, gdzie nie trzeba. Myślałem, że ze mnie, z tego, że się nie chciało. Nie odpywaj. O, tutaj znowu nie wejdzie. Czuć, że jest zapór taki konkretny. Cyk. Dlatego byłaby lepsza łata, ale łaty nie mamy. Łata z przekroju jest większa płaszczyzna. Łata, ale ratujemy się tym, co mamy. Tak jest. I w takich sytuacjach, jak już jest naprawdę wąsko, to tutaj, bo jak widzieliście na początkowych bloczkach, skrobaliśmy od razu. Skrobaliśmy na początkowych dlatego, żeby złapać wymiar po całości. A tu najczęściej przy wkładaniu bloczka to samo się zeskrobuje. Dobra. Przy podawaniu jeszcze żaden nam póki co nie strzelił. Co? O, zeskrobał się sam. To czuć od razu pod ręką ten opór. Albo jest mocny, albo nie jest mocny, po prostu. I oczywiście tu nie ma co uderzać, bo od razu macie pewność, że będzie pustak. Szczeli, dobra, i calaczek. Czuć również, że wejdzie sam, o, w las. Zobaczcie jakie ten, jakie mamy ścierane te. Kawa, potwierdź, znaczy potwierdź, jeżeli tak uważasz, że to jest prawda, jedzie stokrotka moja, stęskniona. Kawa, wiecie ludzie, że my opuszki palców
mamy delikatniejsze niż te wszystkie dupy, co tylko u kosmetyczki siedzą? Bo my mamy na świeżo je starte, naprawdę. Mamy tak pod czuję. Co? To prezeska przyjechała. Kierowniczko. Nie bij kawa. Czekaj, na to mi to ogrodę spuścicie. Zobaczcie, jaka tu jest różnica. Tu jest doskonale widać, jak nierówne są poszczególne elementy. I teraz jest kwestia taka. Można to rozsuwać co milimetr, na przykład szparę. Tu mamy zrobione równo. Tu zrobię w ten sposób, że tu zostawiam tak jak jest, nie będę kombinował. Natomiast tą stronę zrobimy do równego, tą stronę. I na deskach ustawimy ostatnie tak jak wyjdą. Czyli będzie dobrze. Trzeba rozwiązać sznureczek. Słuchaj, to jak jedziemy od tamtej mańki? Nie, Łukasz, patrz jak tu jest różnice. Są centymetr różnicy są w nich, nie ruszam ich. Dostosujemy do tej, tu. Tą zrobimy równo. Kumasz? I na końcu na desce. Tak jak wyjdzie, tak wyjdzie na desce. Aha, po prostu będziemy jechać pełnymi i... Tak. Tutaj zrobimy do tego, do równego. He? Co ty stokrotka za czapę masz? Gdzie tam zimno? Dobra. Pa. O, jak tu się zblokowało dziadostwo. Czyli zobaczcie, tutaj damy... Co? Tu damy do równego teraz te wszystkie. One nam ustalą tak naprawdę prowadzenie. Chyba, że tam... Nie pieje, okej. O. To ustawimy. I teraz kwestia jest taka. Te, które już mamy gotowe, robimy w ten sposób. Tu, aby nam zadechy nie wylazły. Czyli aby tu nie było szpary, której nie będziemy mogli zalać betonem. Tu jest trochę za dużo. O, tak zostanie. Tu górą oczywiście. Okej. Gdzie te czuby? Tu. Cyk. 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 Tu ważne, żeby zadechy nie wyjść. Naprawdę ważne. O, tu. I będzie. Czyli ta strona będzie równo zlicowana, ta. I zostanie zachowana, jeżeli chodzi o żebra rozdzielcze, to będzie miało tu w tym wypadku od 9 do 10,5 centa. Można byłoby to zrobić tak jak mówiłem, czyli poszczególne szpary na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na 9 bloczkach po niecały milimetr, jakbyśmy porozsuwali je od siebie. Na deseczce, na deseczce. Jest okej. Duża przerwa.
Okej, dobra, jest okej. Co? Nie, ta co nam chodzi tyle, co ten środek. Po 9 bloków. No. Czuć już zimno, nie? Czuć, idzie zimno. Nawet kolej jest... Nie wyszło za deseczko, nie wyszło. No i następny już ustawiamy sobie tę sznurę i dziękuję, dobranoc. Dzisiaj postanowiliśmy, że to kończymy. Nie kawa? No. Kończymy to. Co, jutro? Teraz. A to ta, ale to jutro. Nie no, co ty, tam to jutro zrobimy. O, zobaczcie, o to mi chodziło. Czyli ta będzie już równa, a tu macie okazję zobaczyć. No tak z docenta, gdzie nie gdzie jest różnice. Lecimy następna. Chyba już prądu. Jeszcze zdążyło się nagrać. Jak już by 3% baterii zostało, na koniec jeszcze całość spróbuję cyknąć, jak starcie prądu. Ostatnie 2% prądu mamy. I ostatnie z 10 garów do wrzutu na górę, cyk. Ciemno na dole będzie, nie? Jutro. Aha! Na koniec dnia! Uwaga, jest jakaś, przesunę blat. Dobra. Jak to rozładuje dalej, to można pakować sprzęty, nie? Tak. Cyk. Następny. Mamy już po 15. Chwilę. Kończ prąd. Tak już mam opuszki starte, że nie czuję kamera. Tak to wygląda na 1% na koniec. 1% prądu oczywiście. Bo my dalej mamy zapas mocy. Są tutaj dwa żebra rozdzielcze. Tak wygląda cała powierzchnia tego. Z tamtej strony będzie taka sama. No i tyle. Spróbuję jeszcze od dołu wam pokazać. I jutro skończymy kłaść. I tam chyba będą trzy żebra rozdzielcze. O, sarenki biegną. Z białymi dupami. Zobaczcie na gościa, już na Sylwestra leci. Ty, wyszedł 3 dni przed, czy 4, może do Gorzowa leci na tego, na Sylwestra. Na stopach macha jeszcze, ty. Tak to wygląda od spodu w tej chwili, czyli tu żebra rozdzielcze. Teraz dokładnie widać, co to jest żebra rozdzielcze. I to zostanie podszalowane deską i zalane betonem. Dwa pręty wzdłużnie, tak jak wam pokazywałem wcześniej na materiale. Tu drugie żebro. Oczywiście one są do ustanowienia sztywności całej konstrukcji. Te również, ale na tym dodatkowo jeszcze będzie ściana działowa, bardzo zbliżona na boki. Tu mamy gruz, czyli te, które parę spadło nam z góry. Garów powinno starczyć, chłopaki mówią. Tu oczywiście będziemy musieli pojedyncze stemple ściągnąć. Ściągniemy stempel, podszalujemy i z powrotem stempel. Tak samo zrobimy tam, bo to nam w tej chwili będzie przeszkadzało do szalowania. Tak to wygląda, ale tu będzie kala, ja pindole. Bunkier będzie tutaj. I ma być. Będzie bunkier, jak trzeba będzie w razie. Cześć ludzie. Do jutrka. Jutro mamy tu skończone. Niech się pali, wali jutro, to będzie jutro zrobione. Tu. Ta połać. Parcela, jak zwał, tak zwał. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.